piątek hala sportu UAM przy ulicy Zagajnikowej gościła 650 osób z różnych środowisk związanych z futbolem. Wszystko za sprawą 12. edycji Lech Conference. Co roku staramy się tutaj do Poznania ściągać uznane marki europejskie, tak by dać możliwość naszym trenerom, oczywiście trenerom też Lecha Poznań, ale trenerom z całej Polski, zgłębienia wiedzy o europejskie trendy. O część merytoryczną piątkowej konferencji zadbali eksperci z Polski oraz zagranicy. Zaczęliśmy wykładem Adama Owena, który tworzy teraz dział naukowy Lecha Poznań. Późniejszy wykład to był Edgar Cardozo, przedstawiciel, koordynator grup szkoleniowych Szachtara Donieck. Teraz właśnie mamy za moimi plecami okazję wysłuchiwać prelekcji Josta Hendriksa, który reprezentuje bardzo prężną akademię, jedną z bardziej produktywnych w Europie, Standardu Liège. Czeka nas jeszcze wykład Jędrzeja Łągiewki, który jest u nas trenerem we wronieckiej części akademii, oraz Hansa van der Elsta. Forma stacjonarna, na którą ponownie zdecydowali się organizatorzy, to zupełnie inne doświadczenie niż konferencja zdalna sprzed roku. Uważam, że była połowicznie tak dobra jak Lech Conference w formie klasycznej. Nie mieliśmy okazji tutaj skonfrontować swoich opinii z trenerami. To też jest dla nas ważne, żebyśmy mogli porozmawiać z trenerami, czy jak odbierają naszą konferencję. Poza tym zawsze zobaczenie na żywo czegoś, dotknięcie tego, powiedzmy metaforycznie, jest czymś innym niż oglądanie na komputerze kolejnej prezentacji. W sobotę i niedzielę na Morasku odbędzie się Enea Lech Cup, czyli międzynarodowy turniej dla zawodników do lat 12. Z Lechem Poznań rywalizować będą drużyny z Polski, Portugalii, Czech, Belgii oraz Ukrainy.